Paweł Tanajno, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w poniedziałek odwiedził Radom. Przedsiębiorca na zorganizowanym briefingu prasowym opowiadał o swoim programie, który zakłada m.in. poprawę sytuacji ekonomicznej w Polsce. Jest projekt nowelizacji zarządzania finansami publicznymi, który sprowadzi się do tego, żeby pracownicy nie płacili haraczu klasie politycznej i aby te 30% wynagrodzenia każdego z nas zostawała po prostu w rękach pracownika. Pomysł kandydata polega na tym, by pracodawca zamiast oddawać 30% podatku na rzecz Skarbu Państwa, przelewał całą kwotę brutto na konto pracownika. Taki system doprowadziłby do powstania dziury budżetowej opiewającej na 210 miliardów złotych. Zdaniem Tanajno taką dziurę można by załatać poprzez odpowiednie oszczędności, a Radom jest jego zdaniem idealnym przykładem marnotrawienia ogromnych środków. Radom, miasto ofiara polityki pana Sasina. Ja myślę, że Radom i polityka rządu tutaj w Radomiu jest idealnym przykładem, gdzie tych oszczędności można szukać. Mnóstwo nieudanych inwestycji ze Skarbu Państwa, mnóstwo przerostu administracji. To jest miejsce, gdzie można szukać tych oszczędności. Warto nadmienić, że miejsce briefingu nie było przypadkowe. Tanajno zwrócił uwagę na nieuczciwość banków, które wykorzystały pandemię koronawirusa i wypowiadały umowy przedsiębiorcom oraz proponowały prolongaty kredytów za kwoty znacznie przekraczające ich oprocentowanie. Kandydat nagłośnił sprawę, za co został pozwany. Bank Millennium pozwał mnie za moją działalność publiczną. W ten sposób Bank Millennium zaangażował się w kampanię wyborczą w Polsce. Ostatnią kwestią, którą poruszył Tanajno na poniedziałkowym briefingu, były decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości w obliczu pandemii koronawirusa. Teraz, gdy mamy największą skalę zachorowań, gdy ta epidemia rozwija się najbardziej dynamicznie, rząd już nie prowadza tak karkołomnych ograniczeń, które zniszczyły wiele polskich firm. Dlaczego? Dlatego, że zdał sobie sprawę, że ta polityka kwarantanny połączona z destrukcją gospodarczą do niczego nie prowadzi. Tanajno podczas spaceru po radomskim deptaku odbył również wiele rozmów z mieszkańcami miasta i drobnymi przedsiębiorcami.